byli Ruscy i ruski komunistyczny rząd. No i trzeba było cicho siedzieć, dlatego że zaczęli wyłapywać hakowców. Teraz bardzo dużo giną osób na wschodzie Ukrainy. Wojna wszystkim kojarzy się z negatywnymi emocjami, ze śmiercią, ze strachem. Rosja chce terytorium Ukrainy. Chce w ogóle, żeby naród ukraiński poddał się. Wojska mogą dotrzeć do Tbilisi i wszyscy się obawiali, że cała Gruzja będzie pod tymi strzałami. I wszyscy się bali. I w styczniu jadę na Sybir. Przyleciał jakiś tam żołnierz i towarzysz. Idziemy, że już odjeżdżają. I wyszedł, poleciał do przodu, do swojego samochodu. To ja nie wyszłam. Tylko za drzwiami się schowałam. Jak oni, tylko ostatni ten z przed drzwi odjechał, to ja wyskoczyłam, oni w prawo, ja w lewo.